go był bardzo emocjonujący i ciekawy. Pełne dwa dni na absolutnie na limicie. Jechaliśmy wszystko to, co mogliśmy my z Maćkiem, to samo nasz samochód. Nie poprawiliśmy się w stosunku do zeszłego roku. W zeszłym roku też byliśmy drudzy, Kajetanowicz wygrał. Jakby cała ta sytuacja się po prostu powtórzyła. Mogę tylko żałować, że rajd nie zaczyna się jutro, bo jutro byłbym zupełnie już innym zawodnikiem. Wiedza, którą zdobyliśmy na tym rajdzie, jest dla nas bezcenna i mam nadzieję, że będę miał przyjemność w przyszłym roku tutaj ponownie się pojawić i na pewno będziemy szybsi. Do Mikołajek oprócz zawodników przyjechali także najlepszy polski koszykarz Marcin Gortat oraz czterokrotny mistrz świata Tomi Makinen, którego firma przygotowywała samochód dla Krzysztofa Hołowczyca. 60